Państwu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam Was serdecznie, Kabaret Jurki z Zielonej Góry. Przed Wami album rodzinny. Zapraszamy. Do widzenia. Kochani, jako się rzekło, o rodzinie będziemy mówić, ale żeby rodzina miała szansę powstać, to potrzebny jest mężczyzna i kobieta. To znaczy, kiedyś tak było. Teraz, jak się okazuje, płeć nie jest istotna, byle było zdrowe. Ale pójdźmy takim kanonem tradycyjnym, że jest mężczyzna, kobieta, spotykają się w parku, siadają na ławce, idą do domu, gaśnie światło, pojawia się dziecko. A to wiadomo, to trwa dłużej, 2-3 minuty, jeśli ktoś pali. Ale załóżmy, że to dziecko już tam jest. Ono sobie tam leży, je, rośnie. Zaczyna żreć. No, z dziećmi to w ogóle jest tak. Robert Więckiewicz. Słuchajcie, jak dzieci się rodzą, to są takie słodkie, maleńkie istoty. Takie ciałka kochane. Tak mam ochotę je tulić, pieścić, całować po pupci. No ale niestety dzieci się starzeją. I jak mówią do nas, pocałuj mnie w dupę, to już nie mam ochoty tego robić. Walduś! O, jesteś! Walduś! Ja się zastanawiałam, słuchaj! Cały dzień, wiesz, myślałam... tak krążyć, kobieto! Co ty krążysz jak bombowiec nad Bałtykiem? Ja muszę rozchodzić problem, słuchaj. Jak ja mam problem, to ja muszę to wszystko rozchodzić. Walduś, słuchaj, zastanówmy się. Nie wiem, no nie wyrzucajmy go. To jest w końcu nasz syn! Nasz syn? No na! Nasz syn? Naprawdę, czasami wolę myśleć, że przyprawiłaś mi rogi. A na twoim miejscu to bym się w ogóle załamał. A dlaczego? Bo ty masz pewność, że to jest twój syn. Jak ty możesz tak do mnie mówić, Waldek? Jak ty możesz tak do mnie mówić po tylu latach szurania w tej wewce na tych 20 metrach kwadratowych? Bo zdenerwowany jestem. Bo nic nie robi, tylko siedzi po nocach i te internety czyta. Pasożyt jeden. No ale to jest w końcu nasze dziecko. Dziecko. A skoro już jesteśmy przy pasożytach? Pieniędzy do domu nie przynosi, ale z ostatniej imprezy przyniósł wszy. Jak długo będziemy ten ciężar dźwigać? Waldek, czy to naprawdę tak duży ciężar? No dla ciebie może nie, ale ty wyglądasz jak nerdowska sztangistka. Ty? A co ty tak do mnie pijesz? Bo ci mówiłem, że zdenerwowany jestem. Bo wiesz, czego mi brakuje? Czego ci, Waldek, brakuje? Ty masz wszystko! Jak pączek w maśle przy mnie masz! Jak pączek w maśle? Chyba jak pączek w smalcu. Pływa sobie ten pączek w tym smalcu, a do niego przyczepiona ta sucha skwarka. Nie taka sucha, Waldek! A racja, tłusta skwarka! I ciągnie tego pączka na dół, a on się wyrywa. I do góry, na powierzchnię, ona go na dół, do dna. Ciągnie, ciągnie! On się nie daje, ona go ciągnie! Czego mi brakuje? Tak! Wolności, swobody, przestrzeni. Pamiętasz? 30 lat temu? Namiot w Niesulicach? Pamiętam, ja, ty i Szczypawki. A tam Szczypawki, biegaliśmy o świcie nago po łące. To było coś. Ale co ty bredzisz? Nie biegaliśmy, tylko ja cię goniłam. Waldek, ja cię goniłam, żeby cię zatrzymać. Zatrzymać? No tak. Wyskoczył o 5 rano z namiotu, goły, pijany i krzyczał, że biegnie do wsi przytulać rolników. A teraz nawet po własnym mieszkaniu nie mogę sobie na go pochodzić. Może to i lepiej, Waldek. Ale powiedz, nie chciałabyś znowu biegać nago po łące? Ale Waldek, ja mam lumbago! Ja ledwo szuram, ty mi biegać każesz, człowiek! Ty i te twoje schorzenia kończyn dolnych. Nie tylko dolnych, Waldek. Byś ty wiedział, co tam się dzieje. No. Dobrze. W takim razie, jak tak, to wołaj mi go. Wołaj mi tego darmozjada. Zrobię porządek i będzie spokój. Serce mi pęknie. Niech pęka serce. Wołaj darmozjada. Oluś! Oluś. Aleksander! Syneczku! Krzywy ryj, chodź tutaj. Co tam? Chodź, dzieci, no tato wzywa na rozmowę. Co? Spokojnie, nie odchylaj się. Na wężu się nie utrzyma. Mam dla ciebie wesołą nowinę. Jaką? Wyprowadzasz się z domu.
Cieszę się, dojrzał! Chyba ser dojrzał, kubek jeden, to się cieszy. Mamo, o co chodzi? Syneczku, tatuś uznał, że nadszedł już czas, żebyś sam o siebie zadbał. Tak. A ty, mamo? Dziecko, w moim wieku to już nie ma o co dbać. Kto konserwuje stare czołgi? Żebyś się, Waldek, nie zdziwił, jak przyjdzie jakiś Oliwier i na Oliwii co trzeba. Żebyś się nie zdziwił! To niech ci gąsienice na Oliwii. A nie, między przedpokojem a kuchnią wyszorane dwa ślady, jakby tu Kowalczyk trynowała. Szura. Co ty tak szurasz? Podnoś wyżej te gąsienice. Nogi mam ciężkie, to szurę. Ciężkie nogi? Tak. Ciężkie czy niespokojne? W dzień ma ciężkie, a w nocy niespokojne. O tak. Kuźma, wszystkie prześcieradła było przecierane tymi piętami. Może to kwestia chuby. Ja nie wiem. Bo ja tak się przysłuchuję i chciałbym pytanie zadać, nurtujące mnie. Dlaczego wyrzucacie mnie z domu? Proszę bardzo, bo ja nie wiem. Dlaczego? Bo masz 28 lat i nic nie robisz. Ja w twoim wieku to już most spawałem. Ale gdzie ja będę mieszkał? Może pod mostem. Będziesz mógł się chwalić, że ci ojciec dom wybudował. Ale ja nie będę miał za co żyć. O. Syneczku, przecież my cię nie puścimy z pustymi rękoma. Dziecko, damy ci wyprawkę, synku, prawda? Tak, serwis po dziadkach. I co ja z nim zrobię? Będziesz miał na czym żarcie darmozjadzie położyć. A skąd wezmę na żarcie? My ci się do życia wtrącać nie będziemy. Dostaniesz serwis i kombinuj. Czyli zostałem w życiu sam. Syneczku. Nie. Jesteś taki przystojny. Aż dziwny. Znajdziesz sobie żonę. Albo sponsora. Wyrzucacie mnie z domu, bo wam pieniędzy szkoda, materialiści. O. Przepoczwarza się. O Jezu, jaki brzydki. Nie o pieniądze tutaj chodzi, ale o wolność. O swobodę, o przestrzeń, o powietrze. A poza tym chcemy z matką uprawiać dziki, niczym nieskrępowany seks. Co? Waldemarze! Co? Powiedziałeś seks? Tak. Wyrocha! Proszę do mera! Rodzina jest podstawową komórką społeczną. W Finlandii to się nazywa Nokia. I wiadomo, że rodzina łączy, stąd Nokia Connecting People. Przepraszam za akcent, nie chciałem nikogo urazić. Rodzina też uczy emocji, wychowuje w emocjach. Podobnie jak sport, bo sport też wytwarza emocje. Na przykład mecze piłkarskie czy mecze siatkówki, wspaniałe sukcesy, to są ogromne emocje. Rodzina i sport, można powiedzieć, chadzają parami. Czasami jak te nieszczęścia. Zapraszam. Kochanie! Kochanie, wróciłem! No tam już gdzie ty jesteś? Cholera jasna, po co kupowałem taki duży dom? Kiedyś siedzieliśmy na dwóch pokojach ze ślepą kuchnią i było dobrze. A teraz trzy piętra, cztery kible, nie wiadomo gdzie się wysikać, gdzie umyć. Kotuś! Kotuś! No gdzie ty jesteś? Kochanie! To ja, twój Ronaldinho! No przecież nie będę po wszystkich trzech piętrach chodził, żeby cię znaleźć. No gdzie... A ty tu co? Ty... Ja cię dam! Ale jazda. A,
Co? No tutaj, 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 tędy, tu, tu, ale... tu, tędy, tędy, tu. Ale co? Tędy pobieg, taki jeden, pobieg. O Jezu, przestań, wiesz co, ty naprawdę jesteś przewrażliwiony. Ale ja widziałem. O, ja. Ty i to twoje rozdęte ego. Lepiej powiedz jak mecz. Przegraliście? Tak. Ile? 3-0. Strzeliłeś gola? Jednego? Hat-trick. Znowu? Przecież gdyby tobie płacili za samobuje, ja bym do kibla Mercedesem jeździła! Jak to się stało? No bo wbiegłem 3 razy w nasze pole karne. Kto ci pozwolił tam wbiegać? No bo było zagrożenie. Zagrożenie jest wtedy, kiedy ty tam jesteś. Nikt ci nic nie powiedział? To znaczy, no, cały stadion krzyczał won patałachu. No? No ale to było silniejsze ode mnie, no co ci mam powiedzieć? Człowieku, co się z tobą dzieje? Nie wiem, ja tego nie ogarniam. Jak to... nie ogarniam? No bo to wszystko dzieje się za szybko. To ledwo sędzia zagwiżdę, a tu już pierwszy. Przecież ja ci to tyle razy rysowałam. Zobacz, tu, masz planszę, tak? Boisko. Na środku ty. Ten czarny, martwy punkt. Stoisz i czekasz. Na wasze pole karne nawet nie patrzysz. I w odpowiednim momencie Piszczu wykonuje cross z pominięciem drugiej linii w twoim kierunku. Ty zgrywasz do Grosika. Grosik wrzuca na prawą do Błaszcza. Błaszczu holuje do linkocowy, zgrywa do lewego, lewy skalpuje do ciebie, a ty z prostego podbicia walisz pustą bramę. Przecież to jest proste. Co jest proste, kobieto? To jest proste. Przecież te wszystkie strzałki się krzyżują tutaj. No krzyżują się, bo to jest jakaś taktyka, prawda? Ale ty połapać się w tym nie można. Połapać się w tym. Siemka. Cześć, synuś. Co? Znowu mamusia tacie gmochy rysowała? Eś. Przegraliście. Hat-trick. Mamo, ile kosztuje zmiana nazwiska? Nie histeryzuj, gówniarzu. Wąchaj bidon łajzo. Co? Pstro, towarzysko, w szkole jestem spalony. A, wielkie mi towarzystwo. Dresiarze i galerianki. Dosyć. Zwołuję na radę rodzinną. Jako głowa rodziny, to ja powinienem zwołać na radę. Ale że jesteś dupą, ja zwołuję. Co zrobić, żeby poprawić grę ojca? Uciąć mu nogi. Nie no, błagam cię, bez żartów. Taki mistrz, to i kikutem samobuja rypnie. No to... Ja innych możliwości nie widzę. Ale coś trzeba zmienić. To może ten wieśniacki ryj? Ty słyszałaś, jak on do mnie mówi? Słyszałaś? Słyszałam, dobrze gada. Tylko jak z wieśniaka zrobić Beckhama? Znaleźć mu nową Wiktorię. Słucham? Przypominam ci, że ten wieśniak poprowadził cię do ołtarza. Raczej ja go zawlokłam na tych pleckach, jak wór kartofli. I idzie grzesz przez wierzch, trupa niesie. Rzuciłam ofiarę przed ołtarz. Bo się wieczór kawalerski przedłużył. O tydzień! Ksiądz po raz pierwszy w historii kościoła powiedział do panny młodej, spieprzyj póki czas! Mamo, błagam cię, powiedz, że ten człowiek nie jest moim ojcem. A ty przestań histeryzować. Wizerunek ojca, tego się trzymajmy. Jaki jest dobry piłkarz? Cechy. Przystojny. Dalej. Gra w reklamach. No, piłkarz tak. Ale ciekawe, co mógłby reklamować twój ojciec? Papier toaletowy. Tabletki na wzdęcia. A dlaczego akurat to? No, a co innego może taka dupa reklamować? Ale dalej cechy. Dobry piłkarz. Jakie? No to Murzyn. Murzyn, oczywiście. Murzyn. Zrobimy z ciebie Murzyn. No to wy. Skarpety już masz, pociągniemy to w górę. Połączymy ze spodenkami. Tak, Murzyn. To jest to. Pewnie. Pewnie. To może od razu mnie spakujcie i wyślijcie do Afryki. Będziecie mógł odwiedzać ten w płaszczu. Słuchaj. Gdyby nie ten w płaszczu, to dzisiaj na boisku co najwyżej trawę byś kosił. I syna byś nie miał, Łajzo.
Co? Jak to? Pierwszy dzień w pracy. Co to będzie? Dobrze, dobrze. Spokojnie, spokojnie. Powoli. Nie ma co się śpieszyć. W końcu przychodnia to nie piekarnia. No dobrze. Oddychaj. Oddychaj. Bo jak nie będziesz oddychał, to nie będziesz oddychał. Dobrze. Pierwszy dzień. Muszę być zmotywowany. Czyli tak, seans motywacyjny. Tak, o. To będzie to. Jesteś silny. Dasz sobie radę. Potrafisz rozmawiać z ludźmi o ich problemach. Przecież jesteś seksuologiem. To nic, że kiedyś byłeś katechetą. Teraz jesteś lekarzem. Masz misję. Jesteś silny. Pamiętasz, jak rzuciłeś petardę pod ministerstwem? Pamiętasz? Wszyscy byli przerażeni. To był wyczyn. Petarda pod ministerstwem. Wszyscy mówili o tobie. On rzucił petardę pod ministerstwem. Kto tam? To my! Możemy wejść? Nie! Tak, oczywiście, tak. Tak, proszę wejść. Ja przepraszam, że ja tak się nie mogę zdecydować, ale ja pierwszy dzień dzisiaj pracuję. Dzień dobry. I ja po prostu... Przepraszam, że tak bez chleba i bez soli, ale przecież możemy się przywitać na czczo. Po co nam te kulinarne gadżety? Wie pan, nawet lepiej, bo ja się odchudzam. Pierwszy dzień widzę. To może ja się przedstawię. O, doktor Potocki potrafi rozmawiać z ludźmi o problemach. Rzuciłem kiedyś petardę. Doktor Potocki potrafi rozmawiać. Petarda w krzakach pod ministerstwem nie wybuchła, ale i tak jestem z siebie dumny. Wiem, co pan czuje. Też kiedyś byłem w krzakach. Pan z tych Potockich? Z których? No, z książąt. Nie, z Sieradza. Bo my to do pana przyszliśmy... Po co? Taką... No jak po co? No? Mamy pewien problem taki. Jaki problem? No problemy, mamy problemy z seksem. Z seksem. Z mężem. No i chcieliśmy o tym porozmawiać z panem. Obawiałem się, że do tego dojdzie. To co? Są problemy z... buszowankiem. Z buszowankiem? No, buszowanko. Ugniatanie ciasta, gładzenie zaprawy, zdobywanie Malborka, lądowanie w Normandii, klepanie łosia po łopatach. Nie, nie, proszę pana. Wypędzanie leśniczego z grubego lasu. Nie, proszę pana, obrona nie. Częstochowy przed natrętnym Szwedem. Proszę pana, wydaje mi się, że jednak chodzi o coś zupełnie innego, ale jak pan tam ma coś jeszcze w zanadrzu, to miejmy to za sobą. Bo... Wyciąganie jenota z nory za wąsy. Proszę pana, mój mąż jest oziębły. Sweterek? Nie, dziękuję, po prostu moja żona mnie już nie pociąga. A, rozumiem. Stary niedźwiedź wyliniał, jest ochota na świeży miód. Przepraszam, może pan mówić bardziej wprost? Bardziej wprost? Tak.
Proszę bardzo. Dopóty świnia ryje w ziemi, dopóki się ryj nie zatka. Słucham? Dopóty dzięcioł stuka w sosnę, dopóki dziób ma ostry. Panie doktorze, ja odnoszę wrażenie, że my nie do końca mówimy o tym samym. Ja nie wiem, co pan sugeruje, ale ja chcę podkreślić, że ja potrafię rozmawiać z ludźmi o problemach i ja przypominam, że ja kiedyś w krzakach rzuciłem petardę. Panie petarda, jeśli my się mamy dogadać, to powinniśmy mówić tym samym językiem. Posłuchaj mnie! Zanim zrobisz coś głupiego, ja ci przypominam, że to jest jedyny seksuolog u nas w Licheniu. Dobrze. W takim razie... Proszę powiedzieć, co zrobić, żeby mój... Właśnie nie mogę. Chodzi o to, co mam zrobić, żeby mój dziób był znowu ostry. Dziękuję pani. Dobrze. O, dobrze, to jest ten kierunek. Widzisz? Świetnie. To może tak o. O. No. To będzie dobre. Jako ten archetypowy myśliwy wyrusza pan na grubego zwierza. Nie no, wie pan, to już jest przesada. Proszę pana, wyliniały, gruby, coś jeszcze? Ale takie są fakty. To może inaczej. Poproszę inaczej, bo mi się niedźwiedź sierdzi. Jest pan traperem i zakrada się pan do piszpunty. Staram się. Naprawdę się staram. Ja się staram, żona stara. Ale co to jest ta piszpunta? Mongolia. Jest taki kraj. Jest? No jest. No. I tam w Mongolii jest taki step. I na tym stepie żyją i stepują Mongołowie i Mongołki. I mają tam taką jurtę. I w tej jurcie trzymają kumys. I tatara. I cebulkę. Do tatara. I za tą jurtą jest takie wgłębienie w ziemi. Na jajka. Do tatara. Być może nie znam człowieka. I za tym wgłębieniem znowu jest step. I na tym stepie żyją piszpunty. I pan się zakrada do takiej właśnie piszpunty. I to wszystko? A co, mało? Myślicie, że Lew Starowicz wam więcej opowie o Mongolii? Ale panie, pan nam w ogóle nie pomógł! Ta rozmowa robi się dla mnie krępująca. Ja czuję, że ja się obrażam i że ja chyba jednak stąd wychodzę. Halo, panie! A co ze mną? Będę się za pana modlił. Antoni Czechow, Święta Noc. Święta Noc i inne opowiadania. Co czytasz? Czechowa. Czechow. Intelektualne frykasy. Że tak powiem kolokwialnie, mniam. Mniam.
telefonował właściciel mieszkania. Co mówił? Powiedział, że jeśli nie zapłacę za czynsz, to mnie natrzaska po pysku. A kiedy pysk będzie już wystarczająco zbity, to wtedy mnie na niego wyrzuci. Czyli nie spodobała mu się nasza grudniowa akcja opłatek zamiast opłat? Nie spodobała się. Witajcie, życiodawcy. Witaj, życiobiorco. Jak w szkole? Że tak użyję komputerowej nomenklatury, system się zawiesił. O, proszę bardzo, gdybym ja był ministrem edukacji... To mieszkalibyśmy gdzie indziej. Znowu żul z naszej kamienicy powiedział do mnie, ty społeczna mento. Synu, nie przejmuj się naszymi sąsiadami. To jest element. A nasza kamienica? Istny elementarz, od A do Z. Ze szczególnym uwzględnieniem H, W, D i P. Tato, kupisz mi Adidasy? No, gdzie masz te sztruksowe lakierki? Rozdarły się. To drewniaki załóż. W drewniakach się korniki zalęgły. Jak poszliśmy na wycieczkę do lasu, to mi się dzięcioły do butów zleciały. Jaką siarę przez to miałem? Siara? Synu, co to za słownictwo? Przepraszam, ambaras. No. Miałem ambaras z dzięciołami. Musiałem skakać, żeby je odgonić. I teraz w klasie mam nowe przezwisko. You can dance. Synku, musisz sobie jakoś radzić z ptactwem. Najpierw musimy zapłacić za mieszkanie. A ja mam chodzić w drewnianych butach, tak? Wszyscy moi koledzy chodzą w butach ze skóry, a ja z czego mam buty? Z Pinokia? I czym mam je czyścić? Heblem? Synku, powinieneś być dumny. Pochodzi z inteligenckiej rodziny. Jesteśmy w elicie. Chyba w jelicie. Synu. Zresztą ja nie chcę być w elicie. Ja chcę być w Adidasach. I w dresie. Poproś matkę, to ci dres na drutach zrobi. Synku. Syneczku, masz taką wiedzę. Możesz tą wiedzą w szkole błysnąć. Wszyscy błyszczą łańcuchami, a ja mam błyszczeć wiedzą. Jako jedyny w klasie mówię włączać. Nawet polonista mówi włączać. I właśnie dlatego powinieneś być silny. Jak Herkules w stajni Augiasza. Popatrz na mnie, na matkę. Zobacz, do czego doszliśmy. Właśnie widzę. Wełniany establishment. Tato, przecież ty nawet jak śmieci wyrzucasz, to się cały wódką smarujesz. To po to, żeby mi przy śmietniku facjatę nie obili. Ale wódkę z ciebie zlizują. Dzięki temu liszaje wyleczyłem. I na wodzie oszczędzamy. Czysty za darmo. I te wieczorne udawane awantury domowe. Tadeuszu! Wieczorna awantura. A tak, rzeczywiście. Zapomnieli bylibyśmy, co by sobie u nas sąsiedzi pomyśleli byliby. Albo czego by nie pomyśleli byliby. Oczywiście. Proszę bardzo. Wszyscy na miejsca. Gotowość. Podejdź przed mój mężowski majestat, połowico. Ty wszeteczna niewiasto. Bo strawa była za słona! Ała! Boli! Boli! Cichota! Okolarniki! No, na dzisiaj mamy spokój. Synu, wiem, co ukoi twą duszę skołataną. Adidasy? Mój Adidasy. Rymy nadobne. Wsłuchaj się w ich brzmienie. Gdy niczym Tezeusz stajesz u labiryntu bram, jesteś dumny, chociaż sam. W twej kieszeni nić spoczywa, nić ta wiedza się nazywa. Dłoń nadobna nić rozwija i dochodzi głos donośny, głos krzepiący.
Przepraszam za tę powagę, ale jestem z deską. Moi drodzy, za chwilę piosenka, która na festiwalu piosenek o mięsie Sokołów 2015 zajęła pierwsze miejsce w kategorii do 20 kilo. Piosenkę miał wykonać artysta. Zaśpiewa ją Wojtek. Życząc Państwu smacznego, oddalam się w przysłowiowych poskokach. W moje serce się wkradł kiełbasiany jad. Jesteś jedną bryłą, kiedyś tak nie było. Szczupłość twoich palców utonęła w smalcu. Na twoje serdelki nie ma takich pierścionków wielkich. Kiedyś byłaś loska, smukłość kabanoska, wygwintna sarnina, dziś baleronszyna, baleronszyna. Gdy ujrzałem cię przy grillu, miałaś wokół fanów tylu. Twoje piersi były twarde, przynosiłem ci musztardę. W ustach karkóweczka boczek, a na czółku słodki loczek. Gdy gryzłem ciała twego kęski, przy tobie czułem się tak mięski. Lato minęło, przyszła jesień, namiętna jesień dzikich uniesień. Lecz gdy na świat przyszła Halinka, w obwodzie stałaś się jak świnka. Metamorfozę przeszłaś słonką, z sarenki stałaś się golonką. Kumple się śmieją, że żona Tasia kiełbasiana jadzia. Saj, sari, ruri, ruri, ruraj. Dość już mam tego, dość już. Nie będzie am, musisz spuść. Lecz Jadzia ani myśli spuść. Lubi am i lubi tłuść. A że pod nosem ma am, 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 więc kąsa sobie tu i tam. Gdy przekroczyła kilo sto, w Tadzia samo wstąpiło zło. Diabeł, Lucyfer, demon, gniew, powiesił świnkę, obciął łeb. Stopił słoninkę, wyprół flaczki, nadział szaszłyczki, nawykałaczki, a jęzor, uszy, mózg i oczy i wszystko się pokiełbasiło. Z miłości została skóra i kości. Samo wspomnienie tłustych lat masarnie Tadzia przejął krat. A Tadzio chudy jak ten krat, za krat, za krat, za krat, ogląda ten świat, ogląda ten świat. Saj, sari, ruri, ruri, ruraj, ogląda ten świat, za gruby krat ogląda świat. Kuba, daj mi, wiesz co, ja dam kiełbasę tam ludziom, bo to... Nóż nie, noża im nie daję, bo... To jest nadgryziony, najcenniejszy. Proszę bardzo. Elegancko. Proszę, ma pani ochotę na plasterek? Można pogryźć, tak, nawet ze skórką, bo to wiadomo, jak to się skończy. Proszę, to jest nadgryziona. To dla pani? Proszę.
Proszę, kto wziął nadgryzioną? Sasza, kto wziął nadgryzioną? Pani wzięła nadgryzioną. Proszę pani, tak jakbyśmy się pocałowali. Proszę bardzo. Proszę to puścić w obieg, to jest naprawdę... Jest dobra. Ale Sasza, tak na sucho kiełbasę rozdaje. No właśnie, bo tak... Idę po wódkę, kurde. A masz? Ja zawsze mam. Kurde, Bols czy Finlandia? Ach, dobra, jak się bawić, to się bawić. Tam idzie, nie? Od razu. Dobra. Jedną dam operatorom. To jest dla was wódeczka, bo wy ledwo na nogach stoicie, to jak się dopijecie, to padniecie w końcu. Kto to podnosił rękę? To ja ci od razu otworzę. Proszę. Dziabaj. Czy samochodem jesteś? Dziabaj. Proszę? Za chwilę. Gdzie tam za chwilę? Tu będziemy czekać. Dawaj, pij, ciepła jest. Kiełbasa nie dużo. Kiełbasy nie mam. Nie macie kiełbasy? To już można leczyć. Spokojnie, można przyjść wam kieliszki czy z gwinta? Dobra. Z gwinta? Tak. Miałem znajomego, który mówił, że pije z gwinta, to tak sobie wkręcał butelkę zawsze. Mógł stać tak, jak mu się trzymała. A skąd jesteście? Skąd? Wasze zdrowie. Pokój 306. Byle zdrowy. W moim przypadku to może być nawet nasz torc. Naprawdę niewiele to zmieni w twoim patriotyzmie. Ty, ale mi dzisiaj dobra zupa wyszła. Zdechniesz, jak zjesz. Mam nadzieję, że długo się nie będę męczył. Boni, Putin i biały tir. Tu mamy. Kiedyś śpiewaliśmy, dzisiaj nie śpiewamy. Od momentu, kiedy zobaczyłem. Proszę prasę zabrać. Tak sobie ćwiczę. Szy, sy na zmianę. Zamieniasz sobie litery w mówieniu. No, ciekawe. Proszę. Dzień dobry. Tak, ćwiczę język, wiesz? O masz, zobacz. Co? Zobacz. Co tam? Zobacz. Znowu polski bank Niemcom sprzedali. Widzisz? To już nie można polskiego banku Polakom sprzedać. To a po co Niemcom polski bank? Jak to po co? Żeby złotówki nam germanić. Przecież oni tam mają euro. Nie euro, tylko euro. Euro. Przecież to brzmi prawie jak Hände hoch. Już nie denerwuj się, obiad zaraz. Wrzut ci się odezwie, będziesz piszczał do rana. No. Jak mnie się wrzut odezwie, to ty będziesz piszczeć do rana. Tak, a to będzie kolej rzeczy. O, widzisz, co dzisiaj? Żureki ruskie. Niemcy w banku, ruscy w kuchni. To już nie można polskiego kotleta normalnie zjeść? W Tesco tylko niemiecka wieprzowina była. Znowu byś dostał wysypki. Żeby w naszym polskim Tesco nie można było kupić polskiej wieprzowiny. Ja nie wiem, to jest jakiś szwindel. Świństwo i szwindel. To jest jakiś spisek światowej masonerii i w ogóle smacznego. Józek, obiad. Chodź, maleństwo. Co dzisiaj? Żureki ruskie. O, ruskie, lubię. No. Słyszałaś? Lubi ruskie. Od razu widać, że 17 września rodzony. Oj. Matka, mogliśmy to lepiej wycyrklować. Już ty tam miałeś głowę do cyrklowania. Bo młody byłem, głupi,
poniosą mnie w tym naszym polskim przężycie. Dobrze, że cię w kukurydzę nie poniosło. A żebyś wiedziała, bo byś miała kaczany na plecach poodgniatane. Kobieta z kaczanem na plecach. Była ta dama z łasicą, była ta druga dama. Ta spod ósemki. No i dama z kaczanem. Kaczanowa dama. Ale dobre, nie? Dobre, gorące. Na żołądek dobre. Na kaca dobre. Mm? O, aż żałuję, że kaca nie mam. Ja pierdzielę, jaki syf. O, matko, jaki... Na rozpuszczalniku chyba, bo mi oczy pieką. No. Ci powiem, że przez twoje kuchnię to można w alkoholizm popaść. Do śniadania pół litra, do obiadu pół litra, do kolacji pół litra. A jeszcze jakbyś chciał w nocy podjeść, to małpkę trzeba zrobić. No. A to zielone tutaj, co to jest? Farba z szafki. Tyle razy cię prosiłem, kobieto. Nie gotuj zupy pod tą szafką, bo jak gotujesz pod tą szafką, to potem ta farba puchnie od tej pary wodnej i się sypie kuźwa do tego gara i zjemy później tę zupę z tą farbą lejdąc z tej szafki. Pod szafką mam kuchenkę, to gdzie mam gotować? Ile razy ja prosiłam, żeby zeszykować tę starą farbę na nowo pomalować, to nie ma komu! Pewnie, jeszcze ci może żarówkę w przedpokoju wymienię. Co za roszczeniowa postawa? To się właśnie nazywa roszczeniowa postawa i potem pojedzie taka potem na te wyspy brytyjskie i tam siedzi źle ten angielski boczek za darmo i piszą w tych gazetach później, że Polak źle za darmo. Przestań pluć, pluję, nie chcę tych twoich minerałów do talerza, dużo mam, nie musisz mi tu dopluwać. Porządek zrób z zębami, co drugi występ. Nie co drugi występ, tylko system zero-jedynkowy. Zero-jedynka. Ja bym mógł w Państwowej Komisji Wyborczej pracować. Jako informatyk. A pracowałeś jako informator w UB. Idź, bo jak cię w ten ruski ryj zaraz strzelę, to zobaczysz. To mama może gotuj w łazience, będzie grzybowa. A tobie co? Ruska mordo ty. Zupa matki nie smakuje? Nie wiem, nie próbowałem, ze swojego talerza jem. Jak się ruski wyszczekał. Nasza sobaczka. A? Zobaczysz, jak kiedyś ta sobaczka przyjdzie i powie do ciebie dzięki, dawaj. Od strony Kaliningradu wejdzie, to się zdziwisz. Słuchajcie, coś się gasu latnia. To pójdę zakręcić. O. Widzisz? Masz Putina. Zeszcze Kuźma wychowała. Na wszelki wypadek w całym bloku zakręciłem. A. I Europa gazu nie będzie miała. Idzie zima, gazu nie ma. Matka, jakie to jest niedobre. Dobrze, że tego normalnie się przełknąć nie da. Dolać? Ja dziękuję. Ja już karę odbywam. Tobie doleję. Ty rośniesz. Wąs się sypie. O, sypie się wąs pod tym stalinowskim nosem. Oj. No normalnie nie mogę. No. A co ty tak narzekasz? Narzekaj. Nie takie rzeczy się na studiach jadło. Studia. Jakbym cię do akademika nie zabrał, to byś studiów na oczy nie widziała. I co mi drapiesz tam po tym talerzu? Drapię. Trzy talerze mi zastawy zostały. Miałem 12, zostały 3. I drapię. Tam są róże na dnie, człowieku. Wydrapiesz mi te kwiaty. To są piękne róże. To są róże? Zobacz, synu, takimi różami jest moje życie usłane. Zobacz. Widzisz? Zobacz. Plastikowe róże na plastikowych talerzach. Takie wiano matka wniosła do domu. Ślubne wiano, 12 chińskich talerzy. Jaki pan, taki kram! No to się nie zastanów nad tym, co powiedziałaś. A ten kram niby duży, ale pusty! O, mater Dio, ja się chyba przekręcę.
A propos, a ty, tata, jak umrzesz, to ciebie spalić czy pochować? A co, ja źle wyglądam? Szału nie ma. Skoro już przy tym jesteśmy, chociaż muszę powiedzieć, że będę się życia trzymał do końca. Ostatnimi palcyma będę się trzymał, aż nie puszczę. Tego się bałam właśnie. W końcu 630 zł renty brutto piechotą nie chodzi. Do końca wybiorę wszystko, co do grosika. Takiego ZUS dostanie ode mnie. Ale gdyby się zdarzyło. Takiego dostajesz, takiego sobie zabiorą. Przestań, Ruska, mordą memłać tą mordą, bo zobaczysz. Ale gdyby się zdarzyło, że jednak umrę, to proszę mnie skremować. Czym? Kremem Nivea. Taniej wyjdzie. A moje prochy, bo mimo wszystko jestem tradycjonalistą, proszę rozsypać na cmentarzu. Centralnie czy przy płocie? Może być przy płocie, byle od wewnętrznej strony, żeby psy na mnie nie szczały. To żeby cię spalić, żebyś się zmieścił w kominku w dużym pokoju, to trzeba będzie cię porąbać. Tak jak dziadka. Nic nie trzeba rąbać. Wystarczy na ciepło zaginać. Na zgiętego do kominka wejdę. Nie trzeba nic rąbać. Po co brudzić dywan? 200 zł cyganowi dałem. A dziadka rąbałeś. No! Nie zapomnę tej Wigilii. Ale się broni. 84 lata. To u nas rodzinne. Ale remont trzeba było zrobić, tak czy tak. Daj spokój. Przestań siorbać. I przestań mi tu siorbać, moje. Siorbiesz i siorbiesz. Na drugie ruskie są z mięsem. A co? Robaki się zalęgły? Czy okrasa łamie przepisy? Ruskie z mięsem. Kurde, to jak brzmi jak wojna technologiczna na Dalekim Wschodzie. O matko, i to gadanie, i to gadanie, i gadanie, i gadanie, i gadanie, i gadanie, i gadanie, i gadaj, 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 gada, 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 gada. Śpi, gada, siedzi, gada, nie śpi, gada, nie gada, gada. Leży, gada, gotuje, gada, nie gotuje, gada. Do sklepu idzie, gada, wraca ze sklepu, gada. Chodzi, gada, leży, gada, 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 gada. Po co to gadanie, pytam? Po co tyle tego gadania? Jakby nie można było nie gadać. To jest gadanie i gadanie, 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 gadanie. Gadanie, 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 gadanie. Gada, 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 gada. Żeby to z sensem jest. To nie gada, 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 gada. Po co ty tyle gadasz? Czekaj, czekaj. Sąsiad coś krzyczy. Co? Co, zupa? Zupa ci wystygnie. Głupia jestem. Bym żałował, że wystygnie, jakby ciepła była. I przez, a ty się przestań... Ważne, że jest gęsta. Bez mięsa gęstą się udało uzyskać. No to według tego kryterium to mamy zarąbiste objawy. Jeszcze gdyby jakiś smak miało. No, a nie że gipsem zaciągane. Żeby gęste było. Tak, tak ją matka nauczyła, widzisz? To jest właśnie, to, a to jest dobra szkoła gotowania. Ma być gęste. Zupa gęsta i treściwa. Gips na robakach. Dolać ostatni ten, ostatnia szansa. A, dawaj, stracę przytomność, będzie spokój. Dawaj. Spokój. Łeb tam włóż. Tak. Mój nie wchodzi. A twój na pewno nie wejdzie, bo ruski, ten kaczan, czajny, saga. Po kim ty łeb masz? Ja wiem, po kim, po rusku jakiś chyba, ja nie wiem. No. To
się wziął 17 września, wycisnął. No nie mogę, nie przeżyję tego. Jakby wycisnął! Inny, jakby innych dat nie było, a co zrobił? Wycisnął się, przecież mógł później. Albo ty, mogłaś podkulić nogi i przytrzymać. Do jakiejś takiej pięknej, o, 11 listopada, proszę bardzo, jaka piękna, patriotyczna data. Od września do listopada miałam przytrzymać, że słoń jestem? No dużo ci nie brakuje, ci powiem. Bym z buka urodziła. No co urodziłaś? Co ty urodziłaś? Zobacz, tato, zobacz, co to? Taki wielki łeb, a jajowaty wącham śmierć. No ruski z buk, no. Lepszy z buk niż z bok. A bo to wiesz? W płaszczu wieczorami z domu wychodzi. No zimno, to w płaszczu wychodzi. Co, ma na golasa biegać? Zresztą płaszcz od ciebie dostał. Jeszcze są dystynkcje milicyjne. Niech się dobrze nosi. Siedemnasty września, no nie mogę, no. Ty ruska morda, no nie mogę, no. Naprawdę, tak? A proszę bardzo, a taka piękna data, 3 maja. Jakby się urodził 3 maja, albo... to byśmy mogli przecież tak pięknie obchodzić twoje urodziny. Byśmy flagę wieszali, byśmy razem za ręce chodzili do lasu nad jezioro, wspólnie śpiewalibyśmy patriotyczne piosenki. A tak co? Co to jest? Naprawdę, nie było innej daty! Albo na przykład 2 maja. Hmm? 2 maja? Data wstąpienia Polski do Unii. Chyba data wkroczenia gejów do Polski. 1 września weszli Niemcy, 14 Ruscy, a 2 maja geje. Czarni, czerwoni i różowi. Naprawdę, dobrze, że mój ojciec tego nie dożył. On zawsze powtarza najważniejsza w rodzinie jest tradycja. Tak, i miał rację. Tak mówił. Tata, a jak to tak naprawdę z dziadkiem Staśkiem było? Ale coś więcej powiesz? Dziadek Stasiek to był prawdziwy bohater. Ułan w kampanii wrześniowej. Gdyby nie to, że trafił do niewoli, Niemcy by go żywcem nie wzięli. A co on tam w tej niewoli robił? No, jak to robił? A co się z niewoli... No. Pracował u Bauera. O. I co on tam z tym Bauerem robił? No, jak to robił, no? Pracował. Pracował u niego i... U Bauera i... Tak, i sabotował niemiecką gospodarkę. Pluł do weków. Tych, co szły na front. Tak zarażał front gruźlicą. I skoliozą. Cały front miał krzywy kręgosłup. Jeden w jednego. Szli z tymi krzywymi kręgosłupami. Och, i bolały te plecy. Ale szli, no, staje niestety dość. Ale tak mówili później o tym froncie. Krzywy front. Pytam, bo ostatnio na strychu znalazłem zdjęcie dziadka i chyba tego Bauera. No i jak tak się przyjrzałem, to dziadek nie niemiecką gospodarkę sabotował, tylko niemiecki przyrost naturalny sabotował. Dziadek nienawidził Niemców. I dlatego ich przytulał. Nie przytulał, tylko dusił. W samych gaciach... Dosyć! Każdy ma prawo popełnić błąd. No oczywiście, każdy ma prawo. Każdy ma prawo. I dziadek, i ojciec. Aha. Czyli spokojnie mogę powiedzieć, że mam chłopaka. Najważniejsza w rodzinie jest tradycja.
Kochani, świat jest tak pięknie skonstruowany, że pełno w nim jest rzeczy idealnych. I na przykład taką idealną figurą geometryczną jest kula. Dla mnie osobiście idealną figurą jest pani Katarzyna figura i to w każdym calu jej jestestwa. Pamiętam taki film King Size, gdzie pani Katarzyna leżała nago, Bóg wie czemu, tyłem do kamery. Po niej spacerował taki krasnal. Zazdrościłem bardzo, no i powiem, nie był to spacer po górach stołowych. O, nie, nie. I ja w sumie jakiś czas później, gdy dorosłem, chciałem zrobić to samo. No skończyło się tak, że połamałem żonie żebra. O co jej mąż miał pretensje, ale... Jak to mówią, jak się nie ma, co się lubi, to się łamie, gdzie się ma. I istnieje też w tym świecie pełnym ideałów ktoś taki jak kobieta idealna. I teraz zapraszam was na ideał kobiety. Jadowity gad na 3 litery. Druga O, trzecia Ż. Mąż. Oh, ledwo przypełzłem. Co mówisz? Ledwo przypełzłem. Właśnie o tobie myślałam, skarbeńku. A wiesz, że właśnie poczułem w przedpokoju, jakby mnie śmierć dotknęła? Słuchaj. Musimy poważnie porozmawiać. No, skoro musimy, to słucham. Czy ja jestem dla ciebie idealna? Teresa. Ustaliliśmy, że podstawą naszego związku będzie szczerość, tak? Tak. Więc zapytam wprost. Mogę skłamać? Słuchaj, nie próbuj obracać tego w żart. Dobra, jesteś idealna. A co ja mam idealnego? Przede wszystkim męża. Co ja mam idealnego? A, ty? Hmm? No to słuchaj, mnóstwo rzeczy. No to fartuch, wałki, peta. Normalnie ideal. Wenus z Bełchatowa. Dobrze. W takim razie porozmawiamy zupełnie inaczej. Panie Robercie! Jaki panie Robercie? No, się zdziwisz. Co? Uwielbiam szczerość. Dziękuję bardzo. Panie Robercie. Tak? Co ja mam idealnego? Ohoho. Oczy, uszy, kolana, pięty, papucz, paznokcie. Zaraz. Kim pan jest? Terapeutą. Terapeutą? Tak. Pan Robert jest terapeutą i dowartościowuje kobiety. I co? Ciebie też dowartościował? Oczywiście. I to nieraz. A za drobną dopłatą zgodził się, że przeprowadzi test i masaż. Chwileczkę. Jeśli była dopłata, czyli wcześniej była opłata, tak? Czy pan jest gigolakiem? Wolę określenie terapeuta. Kochanie, miałem bardzo ciężki dzień na komisariacie. Ale jeśli chcesz rozmawiać, proszę bardzo, rozmawiajmy. Więc na co się zgodził pan terapeuta? Uświadomić ci, jaki masz w domu skarb. No to słucham. Mów, Roberto. No to... Piersi pani Teresy są jak... Nie. Powiedz mu to o Perle. Pani Teresa jest jak perła. Ale całe powiedz! Pani Teresa jest jak perła, którą okrutny los rzucił przed ryj wieprza. Słyszałeś? Słyszałem. Dobrze. To teraz powiedzmy o tym garncu złota. Nie. Dawaj. Śmiało, Roberto. A ty patrzaj, nie? No to...
Pani Teresa jest niczym garniec złota. Pełen garniec złota, który na swym polu przypadkiem wygrzebał intelektualnie parchaty wieśniak. I co? Łyso ci? Roberto. Poszedł tutaj. Bliżej. Pochyl się. Jest taka bardzo dobra rada. Tak? Dziękuję. Jestem zawiedziona, mogłeś się czegoś nauczyć. Ojejku, Tereniu, ja wiem, że dla większości mężczyzn idealna kobieta to jest wysoka blondyna z dużym biustem, no. Wiem. Ale dla mnie, kochanie, to ty jesteś idealna. Naprawdę? No tak, tak, popatrz na mnie, popatrz. Kogo widzisz, no? Grubawego, podstarzałego faceta bez perspektyw. No właśnie, i ty idealnie do mnie pasujesz. Proszę państwa, za chwilę przed państwem wykład matematyczno-logiczny. Myślę, że będzie dla państwa zaskoczeniem, że człowiek, który ów wykład zaprezentuje, przyjechał do nas z Pingwill. A Pingwill, jak wszyscy wiemy, leży za granicą. Tak więc przed wami człowiek, matematyk, logik, profesor. Przywitajcie go gorąco. Witam wszystkich inteligentnie, dobry wieczór i ekstrawagancko. Wow, wow, wow! Otrzymuję mnóstwo pytań, dlaczego mam wąsy na gumce. Odpowiem pytaniem. A dlaczego nosi się gacie na gumce? Żeby nie spadali, tak. Tematem dzisiejszej pogawędki matematyczno-logicznej są strachy na lachy, czyli nie taka dupa straszna, jak się umaluje. W ten jakże subtelny i przejrzysty sposób mamy określony zakres działań, a mianowicie kobieta. Kobieta, która jest zmienną. W matematyce zmienną kobietę określamy symbolem K jak kobieta. Żeby nasza zmienna K miała rację bytu, w sensie matematyczno-logicznym, potrzebuje niezmiennej M jak mężczyzna. I tu od razu wyprowadzamy równanie. K plus M równa się WM. WM, czyli... Wielka miłość, tak. Wielka miłość. Ach, ten Seweryn jego krajewski. Ale nasze równanie przyjmuje również następujące rozwiązanie. K plus M równa się WMAPG, czyli wielka miłość aż po grób. Natomiast w stolicy, czyli w Warszawie... Dobry wieczór państwu. Nasze równanie przyjmuje następujące rozwiązanie. K plus M równa się WMAPP, czyli wielka miłość aż po powązki. Zaznaczam, droga miłość. I okazuje się jednak, że nasze WM, czyli wielka miłość, tak, wielka miłość. Przepraszam państwa bardzo, ale uwielbiam śpiewać tę piosenkę. A kiedy ją śpiewam, to rozdziawiam swoją paszczę. A że mam światło utwardzalne plomby, więc sami państwo rozumiecie. Jak to mówią, NFZ, firma Fest, wszyscy kradną, zawsze jest, tak. Ale okazuje się, że nasze WM nie jest wartością stałą. I tu ciekawostka dla panów, no constants. I po jakichś 2-3 latach nasza zmienna K przykolegowuje się do innego M
nazwijmy go M-Prim. A M-Prim to nie kto inny jak Lisek Chytrusek w stroju listonosza. I od razu wyprowadzamy równanie K plus L minus M, bo M jest w delegacji. Równa się WN Alf WDL, czyli wielka miłość, a frajer wychowuje dziecko listonosza. Plusy tego równania? 2/3 naszej rodziny ma chody na poczcie. Zdarza się czasami, że nasza zmienna K przykolegowuje się do innej zmiennej K. Ja później podam linki. Wtedy naszemu M nie pozostaje nic innego, jak napić się wódki z L i wspólnie wychować DL, czyli dziecko listonosza. Patrzę na zegarek i co widzę? Wskazówki. A to oznacza ni mniej, ni więcej, że czas nam się kurczy, niczym nie przymierzając termokurczliwa osłona wału korbowego. No tak, ten, kto wiedział tego, to bawi. Ja natomiast będę już kończył, albowiem muszę odebrać z przedszkola D, bo L ma dzisiaj dyżur na poczcie. Kosinus się z państwem. Rodzina to emocje, już mówiliśmy o tym. Ale różne rzeczy wywołują emocje. I na przykład liczby potrafią wywoływać emocje. Nie wiem, czy o tym wiecie. Wiecie o tym? Dobrze, to już tłumaczę. Jeszcze nie, to już tłumaczę. Na przykład, kiedy wracałem ze szkoły jako dziecko i w dzienniczku przynosiłem liczbę 2, to były naprawdę spore emocje. Ojciec jakby tak mnie motywował do tego, żeby nie było tej liczby 2 w dzienniczku. Ganiał mnie wkoło stołu z takim motywatorem w rękach. To się nazywało kabel, a tu była wersja nieoficjalna, czyli oficjalnie motywator. Zupełnie inaczej było, kiedy w dzienniczku była liczba 5. Chociaż o tym akurat mi koledzy opowiadali, więc nie będę się szczególnie chwalił tutaj. Ale mam do was takie prywatne pytanie. Czy liczba 750, jak myślicie, czy liczba 750 może wywoływać emocje? To ja od razu odpowiadam. Może. Szczególnie wtedy, kiedy jest brutto. Uga zatuczona, całe życie na tej szmacie jedziesz i jedziesz. Odkurzacza ci nie kupił, tylko dywan musisz szmatą wycierać. Flędzle w tę stronę, zatuczone. Po czym oni łażą? Jakieś bagna chodzą, wszystko zadeptane. Te taśmy poprzyklejane. O matko. A co ty, synek, tak szybko z pracy? No bo alarm się włączył, nie było czasu wykręcać, trzeba było z deską rwać. Z kompaktem chociaż? Z kompaktem, z kompaktem. Jeszcze mnie pies gonił. O. W suce. To co, rozkręcaj tam sobie, rozkręcaj. No. Niuniu, ty moja. Tak. Moja. A tego? Co? No, co nam psa wyprowadza? Ojca nie ma? Dzisiaj ma radę pedagogiczną. Ale zaraz powinien być. Wróciłem! No masz, uderz w stół, to się nóż wyśliznie ze szuflady. No to w las! A nie się tam czaisz jak złodziej jaki! Weź, mama, nie obrażaj złodziejów. Jestem. Przyniosłem ci kwiaty. Twoje ulubione. Nawet chylą się ku tobie. Wypłata. O masz, byłbym zapomniał. Ale ja pamiętam. Zobacz, w jakich ładnych kopertach nam dali. Zobacz. Tutaj było napisane Happy Birthday i oni to birthday tak ładnie skreślili i napisali wypłata. I teraz jest Happy Wypłata. Ile? Ale zobacz, zobacz. Księgowa sama po te koperty do hurtowni jeździła. Pytam ile?
ale składakiem w Y3 pedałowała 12,5 kilometra pod górkę w jedną stronę. Z drugiej strony z górki miała oczywiście, ale tam ona ma nadciśnienie. Ile to się musiała kobieta napedałować? On musiał odpoczywać po drodze. Ona trochę pedałowała, trochę odpoczywała. Zobacz, zobacz. I przywiozła takie piękne koperty. No pytam, ile? Ile tam jest? 1500. Ale były wydatki. Jakie? Musieliśmy się złożyć na odszczurzanie szkoły. I na trumnę. Trumnę dla szczura? Dla WF-isty. Pomylił trutkę z dopalaczami. Czyli ile? 750. Brutto. Ile lat pracujesz? 2. 22. I zarabiasz 750 zł brutto? Michałek w jedną noc 2 razy więcej wyciąga! Dobrze powiedziane. Wyciąga. A może mówmy wprost. Kradnie. Jakby ojciec nie był polonistą, to nie musiałbym kraść. Żeby ojciec wziął za jaką porządną robotę. Ciekawe za jaką. Może mam kraść tak jak ty. Kraść to trzeba umieć. Mówi się umieć. Niech mówi umieć! Stać go! Ja nie wiem. Może by się ojciec do tego McDonald'su zapiszał? O, frytków by pojedli! Z keczuchem! Nie po to 5 lat studiowałem. A po co? Żeby nieść kaganek oświaty. Już ty mnie tym kagankiem nie ściemniaj! W tym domu nikt nie szanuje mojej pracy. Raczej hobby, bo za pracę się płaci. Ja Bogu dziękuję, że dziecko kradnie. Bo gdyby nie to, to byś te swoje klasówki przy świeczkach sprawdzał. To co ja mam zrobić? A ja ci powiem, co ty masz zrobić, panie polonisto. Odmień ty mi przez osoby następujące zdanie. Iść szukać porządnej roboty. Start. Ja idę szukać porządnej roboty. Stop. I nie wracaj, dopóki nie znajdziesz. Już trochę się znamy, to mogę powiedzieć, że ja taki jestem kochliwy. Nawet bardzo. Ja tę kochliwość odziedziczyłem po mojej cioci Elizie, bo ona była bardzo kochliwą kobietą. Ona miała serce tak pojemne jak 100-gigowy pendrive. Wujek niestety nie znał się na elektronice. Mało tego, nie znał się na przysłowiach. Bo gdyby się znał, to wiedziałby, że starochińskie porzekadło mówi o tym, iż łatwiej jest dopilnować worek pcheł niż jedną kobietę. Tu się nigdy panowie nie śmieją. Boję się. A bój się, bo zaraz Godzilla Eliza da ci buziaka. Błagam, Godzilla Elizo, wszystko tylko nie buziak. A właśnie, że buziak. A teraz zabierz mnie autostradą rozkoszy do rajskich ogrodów. A później przeprowadź na drugą stronę tęczy. Masz na to 15 minut, mąż zaraz wraca. Zdążę. W technikum mówili na mnie kwadransowy Casanova. Ha! Kochanie, kto to jest? To? Domokrążca. Tak. Sprzedaję środki nasenne. Tak. Proszę pana, no nie kupię tych środków, także niech się pan wynosi. Oczywiście. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. No, przepraszam bardzo. Tak? A dlaczego pan ma rozpiętą koszulę?
No bo... No bo... Pan tutaj właśnie prezentował możliwości tych środków nasennych. Tak. Słuchaj, on zażył dwie pastylki i od razu zaczął się rozbierać do snu. Nawet mu pościeliłam w sypialni, to się nie zdziw. Ja już chyba lepiej pójdę, bo bardzo śpiący jestem. Jak to zwierzę takie, ten, no, susłacz, o. Do widzenia. Iść pan iść, do widzenia. Do widzenia. Susłacz? Kotuniu! Kotuniu, jak to dobrze, że ty wróciłeś. Widziałeś, co się działo. Jeszcze chwilę ja bym uległa. Bo ty, Elizuś, bardzo łatwowierna jesteś. Oj, masz rację, bardzo łatwo. A ten, kupiłeś chleb? No masz, zapomniałem. A co, to lecytyny już nie bierzesz? Zapominam. No nie. Ale pójdę do piekarni na rogu i kupię. Idź do tej na Piłsudskiego. No ale na Piłsudskiego taki sam chleb jak tu sprzedają, więc naprawdę nie ma różnicy, dokąd pójdę. Uwierz mi, dla mnie jest różnica. Dla ciebie to ja bym poszedł nawet na drugi koniec tęczy. No to dla ciebie za daleko. Idź już. Idź. Tełaś w trąbę. Dełaś, więc jestem. Dużo mamy czasu? Do Piłsudskiego i z powrotem. Zdążę. No to mów tę swoją poezję. I już był w ogródku, już witał się z gąską i... Wrócił! Szybko! Przez okno! Co? Przez okno! Przez okno! Wysoko! Po piorunochronie! Po piorunochronie! Matko Święty! Dzień dobry! Widziałem, że mąż do piekarni wyszedł. Nie no, panie Tremiszewski, troszkę przyzwoitości! Zdążę, zdążę! Jak mi się znowu zepsuje telewizor, to ja do pana zadzwonię! Wytrzymam! Miałem stringi w koziołki! Nie jestem tyłkiem w stringach! Ratunku! Ola Boga! Co się dzieje? Piorunochron zawiódł! Runem rychło! Już do ciebie biegnę! Allah! Co znowu? Gołąb mię oęsa! Chodź! Czekaj! Załadziłem spodniami o parapet! No to rwi! No jak rwi? Nowe spodnie z lumpeksu! Szybciej, bo nie zdążymy! Chodź. Piorunochron. Przewoziciel piorunów. To ja. To ty. To ja. Drewniana dama. To ja. To ty. To ja. Widzę cię, jak przez mgłę. Kochanie, wyobraź sobie, że mnie... Dzień dobry. Dzień dobry, ale co pan tu robi, panie sąsiedzie? No właśnie. Piorunochron macie zepsuty. Trzeba naprawić. Bo w końcu ktoś zginie. Naprawimy. Dziękuję. W imieniu swoim i wszystkich sąsiadów. Czasami zdarza się tak, że dzieje się coś nieprzewidzianego. Takiego, no, coś nam tak, to się tak nazywa, coś nam wyskakuje. Taka nieprzewidziana sytuacja, takie zdarzenie. Na przykład jedna z naszych koleżanek, umówmy się, że to nie jest Maryla, poszła na bal. No i chciała być bardzo atrakcyjna i założyła
gorset. Panie wiecie, o co chodzi, prawda? To jest taka, no, chodzi o to, żeby była talia osy, nie? To tak wszystko drutami jest elegancko zadrutowane z tyłu, żeby to... No i no, w tym gorsecie stanęła na tym balu, no i znalazł się ryzykant i poprosił Marylę do tańca. Tę koleżankę. No i zaczęła tańczyć, no i w pewnym momencie ten gorset strzelił. Czyli haftki puściły. To odrutowanie po prostu się rozeszło. I to wyglądało mniej więcej tak, że tańczy, 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 nagle coś takiego jest. Pff. I w ten sposób w sekundę z osy zmieniła się w bąka. Ten sketch, który za chwilę zobaczycie, też jest o nieprzewidzianej sytuacji. Zapraszam. Expose, expose. Może tak. W związku z kryzysem musimy znieść becikowe. W zamian będziemy refundować beciki. Wszystkie dzieci rolników otrzymają dopłaty do grzechotek. A wszystkie dzieci górników... Wszystkie dzieci górników otrzymają po darmowym, gumowym, piszczącym kilofie różowym. A wszystkie dzieci laweciarzy. Panie premierze! Panie premierze! Panie premierze! Jestem taki podniecony! Takie ważne przemówienie! Wszyscy przyszli! Wszyscy przyszli! Wszyscy są! Dziennikarzy się nalazło! Akredytacje rozeszły się jak woda! Napchane kuluary! I ci są! Ci, co ich zwykle nie ma! Posłowie też! Wszyscy przyszli! Wszyscy posłowie? Tak! Wszyscy są! Co się stało? Palec mi się zaklinował! W nosie? Dzisiaj w nosie! Niech pan spróbuje wyciągnąć! Próbowałem, no! No i co teraz? Wymyśl coś! Wymyśl coś, ale co ja mam wymyślić? Nie, 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 od czego mam asystenta, no? Od czego właśnie, od czego pan ma asystenta? Rusz dupo! A to pomoże! Metaforycznie! A, metaforycznie! Ja nie wiem, co to są metafory! Żona! 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 Jaka żona? Pana żona! Premier, palec! Premier wsadził! Nie może wyjąć! Kraj jest po trzasku! Ja chyba zemdleję! A nie! Ja nie mogę zemdleć! Kraj nie może zostać bez asystenta! Wszystko w pani rękach! Niech pani coś zrobi! Bo nie wiadomo, co będzie! Mam paraliż. Mam paraliż. O, dziękuję, przeszło. Ręka, która leczy, ona powinna być ministrem zdrowia. O, przychodzisz, bach, uleczony. Znowu dłubałeś? Wiem, jak to może wyglądać. Nie kłam. Dłubałem. I znowu ci się zaklinował? No ależ, kochanie... No... Nie szantażuj mnie emocjonalnie. Czego tam szukałeś? Czego? W tym bieda szybie! Może pieniędzy dla górników? Chyba nie. To była odpowiedź, nie. Wyjmuj! Nie mogę. W takim razie ja wyjmę. Nie. Tak. Nie! Niech pani uważa! To jest najważniejszy moment! Ja jasne, no! Siedzi na amen. Znowu będzie siara na cały kraj. Dotknąłem oka! Co robić? Co robić? Co robić? Co robić? Co robić? Co robić? Wiem! 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 Może da się to wszystko jakoś zapudrować? Już! Skąd ty wziąłeś tę małpę? Dostałem od Antoniego na urodziny. Ten facet z kijem! Ten marszałek stuka w podłogę i patrzy tutaj! Czyli już czas! Już czas! Spokój! Wyprostuj się i udowodnij, że jesteś mężczyzną. Przemów! Naród czeka. Tak jest, kochanie. Wyprostuję się i powiem narodowi, co go czeka. Niech małpa cię osłania. Tak jest! Raz, 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 raz. Mikrofon gotowy. Dziękuję. Szanowni zebrani, zanim przejdę do konkretów,
chcę oświadczyć. Z kryzysem poradzimy sobie z palcem w nosie. Rysiek! Rychu! Chodź tutaj, sprawa jest. Sprawa, pan znowu. Powiesz mi, czy mam iść. No chodźże tu! No idę, dobra, kobieta. Sprawa i sprawa. No, co tam? Z tym kotem jest coś nie tak. Od tygodnia śpi. No i? Nie wiem, może do weterynarza. Po co? Może chory jest, cierpi. No gdzie cierpi, jak śpi? Może jak jest chory, to trzeba go uśpić. No co ty śpiącego kota chcesz usypiać? No to co mu jest? Nie wiem. Może zapadł w sen zimowy. Lata? Może zapadł w letni sen zimowy. Ty, faktycznie, on zimą mało spał. No. Pójdę położę go w spiżarni, tam jest chłodno, może jakoś dojdzie do siebie. Pewnie. Śmierdzi bidula, wiesz? Niepotrzebnie na niego siadałem. No niepotrzebnie, durny posłuchałem Walczaka. Co mnie podkusiło, nie wiem. Zwariowałem chyba. Cześć, tata! Jestem. No. Widzę przecież. Czego mordę drzesz? Mama w domu? Nie, w Los Angeles. Jak to? No zadzwonił, rozumiesz, De Niro. Powiedział, przyjeżdżaj. No to wsiadła w PKS i pojechała. Jak to? Prosta sprawa. Słuchaj, byłam w spiżarni i wyobraź sobie, że... O masz! Wróciła! Wróciła gwiazda z Beverly Hills. 90-210. Miałaś kota w spiżarce zostawić. Tam są myszy, jeszcze go pogryzą. W pośredniaku byłeś? Zawróciłem w pół drogi. A co, zapomniałeś czegoś? Bynajmniej. Przypomniałem sobie o moich pragnieniach, o moich ambicjach. O masz. A mówiłem, nie posyłać gnojka do gimnazjum. Moim przeznaczeniem jest waltornia. Waltornia? Co to za jedna? Zapyliłeś ją? Waltornia to nie jest kobieta. Ani mi nawet nie mów. Ani mi nawet nie mów! Gdzie tu jest coś do wyrwania? Mnie wyrwij! Dawaj, chodź, zerwij te szmaty, jedziemy, no! Ty na górze czy na dole, no! Dawaj, chodź, stać się na to pultarsku, chodź, no! Uspokój emocje, kobieto! Ciebie wyrwałem 30 lat temu. I za łatwo mi poszło. A ty mnie posłuchaj. Posłuchaj mnie uważnie. Mój syn nie może być homo. Koniec. Nie ma tematu. Nie no, ja tylko chciałem... Nie ma tematu, powiedziałem. A jak mówisz, że nie ma tematu, to nie ma tematu. Jak będzie temat, to będzie temat. A co powiedziałem? Pytam, co powiedziałem, czy nie pytam? Jak pytam, to odpowiada, jak patrzę na ciebie. Co powiedziałem? To nie ma tematu. Rysiu. A jak nie ma tematu, to nie ma tematu. Jak będzie temat, Rysiu. To będzie temat. A tu nie ma tematu. Rysiek! Co? Upadłeś się, człowieku! Co? Ja tylko chciałem powiedzieć, że waltornia to jest instrument muzyczny. Zostanę artystą. Artystą? Tak. To już lepiej homo. A to nie to samo?
To samo. Mamo i tato, jestem już dorosły i będę sam decydował o swoim życiu. No w końcu! No. Już to widzę. Dajcie na waltornię. Ja ci, gnojku, zaraz dam na waltornię dupę, pasem. Rysiek! Na miejsce. Przestań, nie jesteś u siebie na komisariacie. Co to jest ta waltornia? To jest taka zakręcona trąba. O, pewnie. Kup mu waltornię, będziemy mieli w domu dwie zakręcone trąby. Synku, ja cię błagam, co ludzie powiedzą? Ojciec Ubek, syn gra na waltornii, kot od tygodnia śpi! Mówię ci, trzeba mu tak dupę pasem skroić, że przez tydzień na krześle nie mógł usiąść. Ja to przynajmniej siadam na krześle, nie na kocie! Ty, synu podobny do matki. Usiadłeś na kocie? No, że pełnym zdaniem. Ledwo jednym półdupkiem przycupnąłem. No tam. Co? Ojejku, no Walczak mi powiedział, że hemoroidy najlepiej kotem układać. Ty, Ubeku, zabiłeś kota! I nie chcesz mi dać na trąbę. Ale w trąbę to zaraz dam, jak wciąż... Uprawcą dziecka, ty! Kocioprawcy, ty! Chodź, syneczku, pójdziemy do muzycznego, kupię ci tę waltorbę. Zobaczysz, Halina. Zamknij się, zabiłeś kota! Ty psie! Co? Co? Zajarałoby się, co? Ale słuchajcie, naprawdę nie warto, nie. Palenie jest takie niezdrowe. Naprawdę, to zresztą, no co, to truizm, że niezdrowe. Ja tutaj wyszedłem, żeby wam to udowodnić. Na sobie, organoleptycznie, przeprowadzę teraz eksperyment. No, niemalże naukowy. Proszę bardzo, zaciągnę się. Proszę, zaciągam się. O. No sama niezdrowość. O kurde, ale niezdrowe palenie. Aż jeszcze raz się zaciągnę, żeby dobrze udowodnić, tak na 100% już. Macie tu jakieś duże zwierzęta? Ledwo zaparkowałem. Al Pacino z Lubiąża. Ale ciągle Al Pacino. Pan się zna na rzeczy. To pewnie moja żona to Meg Ryan. Halo. Halo, dzień dobry, witam pana. Chce pan pozwiedzać? Halo, proszę pana. Halo, Marian, daj pan kapcie, bilet i niech idzie tam. Łopatę i niech maluje. Proszę pana, tutaj się nie śpi. A ja nie śpię. A co pan robi? Zastanawiam się. Ciekawe nad czym? Siusiu czy Kubka? I się problem sam rozwiązał. A ja panią gdzieś widziałem. Proszę pana, jestem mężczyzną. Tak. Nie, w takim razie, pardon, to jest wiadomo, nie? To musi mieć pan zaburzoną gospodarkę hormonem, bo...
Aj się, dzisiaj staruszka ziemia szybko kręci, co? A pan wie, gdzie ja wczoraj byłem? Nie wiem. No właśnie, jakaś tajemnica jest. Ale powiem panu tak o. Mam szwagra, nie? To jest brat mojej żony, nie? Na nią mówię żona, na niego szwagier, tak jego rozróżniam, nie? Mają jeszcze matkę, ale... Na nią mówię teściowa, no to... Żeby rozróżnić z teściem, nie? No i któregoś razu pojechałem do szwagra, nie? Pytam się żony, jedziesz? A ona tam w oknie była, to nawet sobie będę z nią gadał, nie? Tym bardziej, że miała twarz w drugą stronę, to... Machnąłem ręką, to... Tylko ją owinąłem kołdrą z przodu, żeby się nie przeziębiła, bo czasami zasypia w oknie, nie? Żeby jej tam psy nie pogryzły, no i tam... Takie tam nasze gospodarskie sprawy, no i... Pojechałem do szwagra, wychodzę, cześć, cześć, szwagier, siadaj tu do stołu, usiadłem, nie? No i gadamy sobie, nie? Szwagier przynosi wódkę, chleb, talerzyki, no i tak leje wódkę na talerzyki, nie? I tak siedzimy, gadamy, bierzemy sobie kromeczkę, maczamy w wódce, jemy, nie? Zajemy i tak jedna kromeczka, druga kromeczka i tak pół bochenka pękło. A jeszcze chce. No to szwagier skoczył po bagietkę i jemy dalej, nie? Nagle się zrobiło ciemno. A wstałem i mówię, szwagier, ja już będę jechał do domu, nie? On mówi, ty, ja cię odprowadzę. Wie, no gdzie 200 kilometrów będziesz przed autem szedł? No dobra. Tak go przekonałem, nie? No i tak odpaliłem auto i jadę. Nawet żem świateł nie włączał, żeby nikomu nie przeszkadzać. Jadę, minąłem 3 kombajny na wyłączonych światłach. Co myślę, o głodomory, nie? Jadę, tu, i ten, nie? I nagle wypada taki coś, się coś świeci, czerwone, macham, ja na bok i jadę, nie? I zatrzymałem się tak z jakichś 100 metrów dalej, 200, nie? Czekam jakieś wydarzenie, nie? I nagle podbiega taki coś, nie? Ja tak szybę tak przytarłem, bo mi zaparowała nagle od środka, nie? Otwieram, a tu policjant, nie? Taki stoi i mówi, jak on na mnie patrzy, policjant mówi, dmuchaj pan. Mówię, słucham? Mówi, dmuchaj. Mówię, człowieku, ja mam żonę, szwagra. Wie pan, dyskomfort czułem, nie? On mówi, dmuchaj. No to mówię, władzy się nie odmawia. I dmuchnąłem. Tak mu gały na wierzch wyszły. I mówi, pił pan. Ja mówię, nie, jadłem. No ale komendantem już nie jestem, nie? Także... Panu też się nogi w kolanach nie zginają? Zginają się. To coś mi starzy popieprzyli. Ja do komunii nie przystępuję, bo ksiądz ziemi nie daje. Ja pan co, muszę na drugą nóżkę dziabnąć, bo na jedną łyknąłem tak idę, kuleja. Się ludzie śmieją, o, pijany idzie. To co, pański ten, nie? Puste od środka. Ukradli mnie. Co ja teraz w domu powiem?
Zawsze mówiłem, że... A teraz co, wrócę i powiem, dzień dobry. No tak, rodzina może być w szoku. Co, jakieś rozwiązanie drugie. To moje ręce? Tak. No dobrze. Pali się światełko w tunelu. Tada! Jest zbiorniczek wyrównawczy. Żebyś ty jeszcze cycki miała. Ja nie powinnam jeść tego rogala. A żrej babo, że tam będziesz w ogóle szczypić. Ale wszędzie trąbią, żeby nie jeść, żeby być chudym i nie jeść. No to nie gryź, połknij i czekaj. Jak nie jeść, jak to jest takie pyszne? No pij. Pij, babo. Palę od 20 lat, pali ojciec, pali brat, pali dziadek, babcia, matka, kuzyn, sąsiad i sąsiadka. Nie palaczą to nie w smak, straszą, że nas zeźle rak, warczą, że im śmierdzi dym, czas coś w końcu zrobić z tym. Dziś na świadków biorę was, rzucam palenie, od jutra pas. Ja od 15 lat popijam, każdego dnia się z sobą mijam. A kiedy mam już tak mocno w czubie, wtedy kurczę wszystko gubię. I tak o, gadam od rzeszy, rano mam kasa, jak tak policzę, to się w ogóle nie opłaca. Dlatego już nigdy nie dam w gaz. No, dzisiaj w Lublinie ostatni raz. A czas spędzony w ubikacjach spędzę na zagranicznych wakacjach. Wczoraj wieczorem zmierzyłam pas. 100 centymetrów, proszę ja was. Od jutra tylko ścisła dieta. Nie zjem w panierce już kotleta. Fitness, siłownia, rower, jogging. Co dzień przebiegnę kawał drogi. Znów będę szczupła, prężna, może nawet i zamężna. Jeść będę kiełki, wyciskać sztangi. Znów będę chodzić na balangi. Jak zaczniesz balować, to zaczniesz pić. Jak rzucisz palenie, to zaczniesz tyć. A ja co ze mną? Czy zacznę palić? No tak, zaczniesz palić, na to wychodzi. Ale ja palę i mnie z tym dobrze. Jak pamiętacie, to z pisiem mam problem. Ja w sumie oprócz tego, że tyję, to też popalam i trochę piję. I ja przyznaję się bez bicia, że mam skłonności do picia i tycia. Jutro znajdziemy rozwiązanie. Chodźmy coś zjeść. Zapalić. I w banie. Dziękuję państwu bardzo. To był album rodzinny Kabaretu Jurki. Dziękuję bardzo. Kabaret Jurki. Dziękuję bardzo. Udało się. Razem to zrobiliśmy. Dziękujemy wam bardzo. Dziękuję pięknie. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Marylka, Sasza, Marek i Wojtek. Dziękujemy. Czasami bywa tak, że spotyka się chłopak i dziewczyna i tak nie za bardzo wiedzą, co dalej zrobić, to biorą ślub. Słyszę, że jest parę osób doświadczonych. No to dobrze, to pewnie będziecie wiedzieli, że po ślubie też tak nie za bardzo wiadomo, co dalej zrobić. I tak się leży pod tym kocem w kratę i tak się gada. To znaczy,
ona gada. On już ma coś powiedzieć, ale ona gada. Mirek i Lucyna. Mirek! Widziałeś moje wałki? Nie, no gdzie? Przecież jesteś ubrana. Dobre. Dobre, bo schowane. To bo ja cię dawno nago nie widziałam. Ty masz normalnie taki krótki tułów, czy tak wysoko sobie te gacie podciągasz? Tak sobie wysoko podciągam gacie, bo mam taki krótki tułów. Kiedyś było inaczej, mam takie wrażenie. Tak, ale spałem nogami do okna. Obelix! Lucyna, nie mogę, głowa mnie boli. Ale ja nie o tym. A o czym? Czy ty wiesz, jaki dzisiaj jest dzień? Ponury. Dzisiaj jest rocznica naszego ślubu. No to mówię ponury. Czy ty mnie jeszcze kochasz, Mirek? Tak. A możesz mi to jakoś okazać? Czy ja pies jestem? No co ty, psa bym pocałował. Masz dla mnie jakiś prezent? Weź sobie piwo z lodówki. Przecież ja nie piję. No, ty nie. A ja muszę. Wiesz, że mamusia dzwoniła? Moja? Jak mamusia, to chyba moja. No moja to niby kto? Teściowa. To tak samo jak twoja. Proszę cię, nie porównuj mojej mamusi do twojej teściowej. Teraz to bym się napił, nawet ciepłego. Przyjeżdżaj jutro. Dokąd? No do nas. No chyba do ciebie, bo ja wyjeżdżam. Dokąd? Do mamusi. Przecież mamusia przyjeżdża. Lucyna, błagam cię, przyjeżdża teściowa, a ja wyjeżdżam do mamusi. Ja ciebie, Mirek, nigdy nie zrozumiem. Bo ty, Lucyna, jesteś z Wenus. A ty z Kielc. No... No nie bądź sobą, nie gniewaj się, no. No... Przestań. No... Przestań mnie tą nogą tam tyrpać pod tą kołdrą. Pazury sobie obetnij. Jastrząb. Gałęzi szuka. Ja nogi ogoliłam, nie ma się o co zahaczyć. Obciąłem pazury, to pięta. To stąd te rysy na kaflach w łazience? Bo ten poślubany parkiet nie będę pytała, pies za ciebie oberwał. Neron na platformach. Najnowsze trendy. Nie trzeba będzie sandałów kupować w lato. Rzemienie kupimy, owiniemy stop, będzie dreptał po molo drewniaczek. Kuzyn Pinokia. Tak szedł z tego drzewa i tak lezie, dość nie może. Ta, co dochodzi. No, no nie patrz na mnie tyłem głowy, no. A co? Nie ruszaj tego. Co ty masz na swym zwieńczeniu? Na czym? Na łbie. Ty, człowieku, pojęcia nie masz, co tam się wydarza. Tam się fryzura tworzy na rano.
Alexis obok zobaczysz. To się zdziwię. Niech Snickersa weźmie. No dobra, no już, no. Daj buziaka na zgodę. Naprawdę? No, taki, wiesz, całusek, chytrusek. No. Dawaj, to trzeba korzystać, bo to... A co ty mi policzek dajesz? To ja twoja ciocia jestem? Usta dawaj. Dawaj usta, no. Co, zwariowałaś? W usta? Ty co ty masz takie... Ty masz martwe usta, ty masz blade martwe usta, królowa śniegu Kaj. Proszę bardzo, usta roznamiętnić. Proszę bardzo, roznamiętniamy usta. Nagryzamy usta. Usta rozpluchniamy. Chcę zobaczyć purpurę ułożoną w walentynkowe serduszko pragnące lucynki. Proszę bardzo, nagryzaj to. Czesz to. Rozpulchnij to, no. Na co czekasz? Nagryzaj, chcę zobaczyć purpurowe usta. Wielkie, olbrzymie usta. Proszę bardzo, nagryzamy. Czeszemy te paseczki. Góra, dół, no. Proszę bardzo. Nie widzę jeszcze, nie widzę pragnienia. Dawaj, dawaj, no, no. Do silikoń, to dwa serdelki chcę zobaczyć. Gdzie ty masz górną wargę? W łazience. Gdzie? W łazience. No, później się nią zajmiemy, daj. Co się dzieje? A więc tak wyglądasz z bliska. No, no. Mówiłam, się świetnie robisz, to nie. No. I na plecach, no, no. 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 Ta wstępna za nami. A noc muzeów przed nami. Lucyna, ja się tobie tak przyglądam. A jednak. Bo się telewizor zepsuł. Słuchaj, czy mnie się wydaje, czy tobie od wczoraj biust urósł? O, urósł. Kupiłam sobie nowe push-upy. Co to, żeś sobie nowe kupiła? Push-upy, taki stanik powiększający. A nie mogę z tego być takich majtek pomniejszających? I powiedz mi, dlaczego ty ciągle w tej podomce śpisz, co? Nie no, wczoraj spałam bez podomki i też ci się nie podobało. Mnie się podobało, tylko pies zaczął wariować, jakby kota zobaczył. Ale mile! Nie, przecież my nie... Przecież my nie mamy kota. Czy mamy? No my nie. Ale wiesz co, może faktycznie śpi w tej podomce, bo się jeszcze pies traumy nażre. Mirek, a powiedz mi, czy tobie się podoba ta Baśka z podusemki? Bo ja wiem. Wysoka, zgrabna, duże piersi, jędrne pośladki. Czy to się może komuś podobać? A ja? A ty jesteś pod trzynastki. Ale Mirek! Ej, Lucyna, wiesz co, śpij już, chłopie, naprawdę. Państwa wystąpił. To była prawdziwa radość dla was wystąpić. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.